Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Asia. Zapraszam Was dzisiaj, moi drodzy, na recenzję gry, co do której przez długi czas nie było pewności, czy w ogóle pojawi się na planszowym rynku, ale pojawiła się. Dzięki wydawnictwu UV Games gra Minerały ujrzała światło dzienne. Za chwilkę będzie dostępna w sprzedaży. Ja bardzo serdecznie dziękuję za podesłanie egzemplarza do recenzji, bo był to tytuł, którego byłam ciekawa, o który dopytywałam, a więc miałam okazję zapoznać się z nim, a dzisiaj opowiem Wam, jakie rzeczy w grze Minerały, w rozgrywce, ten tytuł spodobały mi się, które troszeczkę mniej, oraz ją ocenię, więc serdecznie zapraszam Was dzisiaj na moją recenzję gry Minerały. Przede wszystkim, co musicie zrobić, to ułożyć sobie przestrzeń gry, mapę minerałów, czy też naszą planszę, która składać się będzie właśnie z tytułowych, kolorowych minerałów. Jak to robicie? Wszystko zależy od Waszej wyobraźni, bo możecie utworzyć dowolny kształt. Liczy się tylko to, żeby to była jedna przestrzeń połączona ze sobą. Ona może być podziurawiona. Tu mogą występować dziury jak w szwajcarskim serze, natomiast tworzycie wspólnie sobie mapę minerałów. Następnie każdy gracz wybiera sobie taki właśnie pioneczek, który jest jednocześnie przyssawką, która pozwoli nam wyciągnąć minerały ze środka i pobrać do swoich zasobów. Każdy z graczy dobiera sobie również taką planszetkę, niewielką kartę z kolorem swojego pionka. Ma tutaj punktację oraz jednocześnie ilość miejsc, którymi będzie mógł poruszać się, o czym za chwilę powiem. Układamy sobie więc to przed sobą. Każdy z graczy w kolejnej rzeczy, jaką musi zrobić, wyciąga gdzieś, czy też po prostu pobiera jakiś minerał z utworzonej planszy i odkłada go do woreczka. Robimy tak, aż do momentu, kiedy zniknie nam 5 minerałów. One mogą być w dowolnym miejscu i w dowolnym kolorze. Następnie przekazujemy swój pionek graczowi, który siedzi po naszej lewej stronie i owy gracz wybierze dla nas na pewno najlepszą lokalizację na starcie. Po ustaleniu startowych miejsc sięgamy sobie jeszcze po karty zestawów. Te karty występują jakby w dwóch rodzajach. Na części kart pojawiają się złote minerały, odkładamy je na razie na bok. Karty z dwoma kwadracikami w prawym górnym rogu również i z pozostałych kart po przetasowaniu wykładamy sobie 4 karty, tak aby każdy gracz miał do nich dostęp i to będzie jakby swoisty nasz market. Pozostałe karty tasujemy ze sobą i tworzymy w ten sposób naszą talię doboru. Następnie układamy sobie również w miejscu widocznym dla wszystkich graczy 5 żetonów, 5 takich płytek. One są dwustronne, więc tutaj też pojawi się losowy układ. Każdy z nich ma na górze kolor odpowiadający kolorowi minerału i to są nasze bonusy, to są różne modyfikatory, z których będziemy mogli skorzystać w trakcie rozgrywki. Tak naprawdę w tym momencie możemy już zaczynać grać. Co każdy gracz może wykonać w ramach swojej tury? Przede wszystkim musi wykonać prawidłowo ruch. Na czym polega wykonanie prawidłowego ruchu? Kiedy startujemy, zaczynamy zawsze z jakiegoś minerału. Pobieramy go i on staje się naszym surowcem od tej chwili. Każdy minerał ma odpowiednią wartość punktów. Biały na przykład ma 1 punkt i tyle samo ruchu. A zatem możemy z białego minerału, czyli z miejsca, w którym on leżał, poruszyć się o 1 ruch, na przykład na minerał różowy. Ruch wykonujemy zawsze w linii prostej, mamy więc do wyboru 6 możliwości zgodnie ze ściankami naszego heksa. Kiedy ruszamy się z różowego minerału dla przykładu, punktów mamy 3, a więc 3 poziomy ruchu, poruszamy się o 3 pola. Jeśli podczas ruchu mamy taką sytuację, w której po drodze będziemy mieć jakby będziemy mieć dziurę, czyli powiedzmy, że z minerału złotego będziemy poruszać się o 5 pól, pobieramy sobie minerał i poruszamy się 1, 2, 3, 4, 5. Możemy te puste pola traktować jako kolejny krok. Natomiast jeśli te przestrzenie będą większe, czyli gdybyśmy mieli większą dziurę i musieli się przez tę dziurę poruszać, składającą się z dwóch czy większej ilości pustych miejsc, no to jest to już niemożliwe. W takiej sytuacji nie ma możliwości wykonania prawidłowego ruchu i wówczas
taki minerał nie trafia do naszych zasobów, tylko jest odkładany do woreczka, a my tracimy kolejkę i musimy swój pionek ustawić na dowolnym białym minerale gdzieś na naszej planszy. A więc warto to sobie zaplanować tak, aby nie było sytuacji, w której nie będziemy mogli wykonać prawidłowo ruchu. Z pobranych minerałów, z pobranych naszych surowców będziemy mogli nabywać karty z kolekcji, płacąc po prostu zgodnie tutaj z widoczną ilością, czyli możemy na przykład kupić sobie kartę płacąc 2 różowe minerały oraz 1 biały, odkładamy je do woreczka i pobieramy sobie kartę z 9 punktami zwycięstwa. Oczywiście wolne miejsce uzupełniamy nową kartą. Karty, jak wspomniałam na początku, dzielą się na takie, od których zaczynamy, z wartościami punktowymi widocznymi na górze, i takie, w których pojawiają się minerały złote, i mamy tutaj punkty w 2 wariantach. Mniejszą wartość punktową oraz większą. Takie karty z zestawami możemy kupić bowiem na 2 sposoby, czyli możemy kupić ze złotym minerałem bądź bez niego. Jeśli płacimy w tym przypadku niebieskim, czarnym oraz 2 białymi minerałami, będziemy tę kartę pobierać i będziemy korzystać z mniejszej liczby punktów, czyli z 14. Natomiast gdybyśmy zdecydowali się zapłacić złotym minerałem, wówczas będziemy już gromadzić sobie 21 punktów zwycięstwa. Oczywiście wolne miejsce uzupełniamy kolejną kartą. W trakcie rozgrywki będziemy również korzystać z modyfikatorów, z bonusów, które możemy sobie kupić. Każdy z nich ma wskazany kolor minerału i to właśnie takim minerałem płacimy. A zatem, jeśli chcemy skorzystać z łopaty, będziemy w dowolnym momencie rozgrywki płacić konkretnym minerałem. Układamy go sobie wówczas na naszej planszetce, na naszej karcie na górze, w tym miejscu, i korzystamy z tej możliwości. W tym przypadku będzie to możliwość pobrania dowolnego koloru minerału po odcięciu. O tym powiem za chwileczkę. Kiedy płacimy w trakcie rozgrywki minerałami, one nie wracają do naszych surowców, a więc nie będziemy mogli za te minerały kupić kolejnych kart z zestawów. Zostaną tutaj do końca rozgrywki. Musimy pamiętać, że za każdy minerał, który się tutaj znajdzie, będziemy odejmować 1 punkt, ale ogólna wartość tych minerałów będzie wliczana do punktacji, a więc policzymy sobie 4 punkty za czarny, ale odejmiemy punkt za to, że został użyty do zakupu bonusu w trakcie rozgrywki. Jest jeszcze jedna zasada, która na pewno pojawi się w trakcie rozgrywki, mianowicie odcinanie pewnych obszarów. Kiedy będziemy w trakcie gry pobierać minerały do swoich zasobów, może się zdarzyć sytuacja, w której odetniemy, pobierając jakiś minerał, pewną część planszy. Jeśli na tej części nie znajduje się pionek innego gracza, czy też pionki innych graczy, wówczas gracz, który odetnie tę wyspę, będzie mógł pobrać minerał o najniższej wartości do swoich zasobów, a wszystkie inne, bez względu na to, z jakiej ilości minerałów ta wyspa się składa, zostaną odrzucone do woreczka, czyli znikną z naszej przestrzeni rozgrywki. Gra Minerały to abstrakcyjna gra logiczna. Kiedy myślicie o grach logicznych, to pewnie od razu nasuwają Wam się takie hity jak chociażby Azul, Azul Witraże Sintry, Sagrada czy choćby Reef. I słusznie, bo to wszystko są gry logiczne, w których można powiedzieć, że robimy to samo, czyli zbieramy sobie elementy, kolekcjonujemy je w zestawy po to, żeby mieć jak najwięcej punktów zwycięstwa. I w grze Minerały też tak jest. Też naszym celem jest zebranie jak największej ilości punktów zwycięstwa. Będziemy kolekcjonować sobie z naszej mapy minerałów tytułowe minerały, którymi płacimy za karty zestawów. A więc nie ma tu odkrywczej mechaniki, ale w tej grze jest coś, co ja bardzo cenię sobie w planszówkach, a mianowicie ruch. I to ruch, który jest zaprezentowany na swój dość ciekawy i innowacyjny sposób. Mianowicie, bierzemy sobie taki pioneczek, który jest jednocześnie bardzo praktyczną przystawką, i tym pionkiem będziemy poruszać się po naszej mapie minerałów. To jednak nie wszystko w tym ruchu, bowiem zmienność wprowadza fakt, że każdy minerał da nam inną liczbę miejsc, o które się poruszamy, a wręcz nakaże, bo ruch musimy wykonać. Biały na przykład nakaże nam przeskoczyć o 1 pole w dowolnym kierunku, ale już minerał złoty będzie poruszał naszym pionkiem aż o 5 miejsc, i powiem Wam, że nie zawsze będzie możliwość takiego ruchu, bo
za każdym razem, kiedy kolejny gracz będzie się przemieszczał, będzie pobierał do swoich zasobów kolejne minerały, one będą znikać z tej planszy, będzie odcinać pewne wyspy, one będą też znikać i wracać do worka, ta nasza mapa minerałów, ta nasza plansza będzie żyła w trakcie rozgrywki, będzie totalnie się zmieniała i powiem Wam, że ten ruch, ta zmienność, ta dynamika bardzo, bardzo dobrze, wręcz kapitalnie jest tutaj wpisana w konieczność zbierania minerałów i zgromadzenia sobie punktów zwycięstwa. Poza ruchem i dynamiką i tym, że ta nasza mapa minerałów będzie się bardzo mocno w trakcie rozgrywki zmieniać, podoba mi się również ten prosty fakt, że jak w bardzo wielu grach tutaj tworzymy tę naszą mapę sami i wierzcie mi, za każdym razem to mogą być zupełnie inne kształty, bo my możemy sobie podziurawić tę naszą planszę, mapę minerałów jak szwajcarski ser. Ważne, żeby to był jeden element. Możemy tworzyć przeróżne kształty i to na pewno też wpływa na regrywalność. Ja miałam okazję w grę Minerały zagrać z 7 albo 8 razy i grałam i w wariancie dwuosobowym, i w wariancie trzyosobowym. Jeśli chodzi o skalowalność, uważam, że jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bo nie było jakichś większych różnic zarówno w rozgrywce dwuosobowej, jak i trzyosobowej. Czuło się tę dynamikę, to napięcie, to zmienność, to, że te decyzje trzeba podejmować patrząc aktualnie na to, co się dzieje na planszy, że jakieś długofalowe planowanie to tutaj raczej nie zadziała. Regrywalność tej gry również oceniam na dużą, bo mamy losowy dobór kart, które pojawiają się, które nam zapewnią punkty. Mamy również losowe, dwustronne kafelki z bonusami, które będziemy wykorzystywać w trakcie rozgrywki. Już sama zmienność planszy powoduje, że będą to różniące się od siebie rozgrywki. Z rzeczy, której miałam trochę niedosyt, z rzeczy, której mi tutaj zabrakło, po którejś tam rozgrywce, mnie tutaj brakowało czegoś jeszcze, może jakiegoś bardziej złożonego wariantu rozgrywki, czegoś, gdzie jeszcze mogę coś z sobą zazębić, gdzieś jeszcze poszukać punktów, gdzieś jeszcze jakoś spróbować sobie pewne elementy połączyć. Natomiast pamiętajcie, że jest to prosta, lekka, przyjemna gra logiczna, która polega na kolekcjonowaniu sobie pewnych elementów, za które kupimy sobie zestawy i punkty zwycięstwa, możemy korzystać z różnych bonusów. To nie są trudne zasady, to są naprawdę bardzo przystępne, proste reguły gry i to, co jest dla mnie, powiedzmy, minusem, czyli troszkę za mała złożoność, dla kogoś może być absolutnie czymś przeciwnym. Na pewno jest to tytuł, który polecam wszystkim początkującym. Gra Minerały, jak widzicie, jest bardzo, bardzo ładnie wydana. Jej twórczyni, czyli Magdalena Śliwińska, jest absolwentką ASP. Macie załączoną również do gry taką książeczkę, w której możecie sobie przejrzeć pracę Magdy. I myślę, że to, że jest to absolwentka ASP, widać od razu po tym, jak została wydana gra. Dla estety według mnie będzie to duża przyjemność obcowania z komponentami, jakościowo też bardzo dobrze, gruba tektura, fajne karty, bardzo przyjemne te elementy, nasze minerały, praktyczne i fajnie pomyślane pionki. Myślę, że to jest tytuł, który nie tylko swoim wyglądem, ale w dużej mierze wyglądem i bardzo fajną, prostą, lekką, przyjemną rozgrywką pokaże świat planszowy od najlepszej strony. Moja ocena dla gry Minerały w skali BGG to 8. Bardzo dobra gra, świetnie bawiłam się przy niej. Kapitalnie wpisana mechanika poruszania się, zmienności planszy, ta dynamika podczas rozgrywki przy zbieraniu punktów zwycięstwa. Lekkie, przyjemne zasady, przystępne, naprawdę bardzo ładne wydanie gry. I ja zostawiałam sobie miejsce na półce, byłam tego tytułu ciekawa i tutaj nie zawiodłam się, nie pomyliłam się. Gra na pewno zostaje w mojej kolekcji. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, moi drodzy, za uwagę. Jeśli ten materiał podobał Wam się, jeśli był pomocny, bo to jest nowość, może zastanawiacie się nad zakupem, jeśli moje nagranie Wam w tym pomoże, że będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie mi kciuka w górę. Dajcie znać również w komentarzach, bo być może mieliście okazję zagrać w Minerały na którymś z konwentów. No i cóż, widzimy się w następnym nagraniu, aby go nie przegapić. Serdecznie zapraszam te osoby, które są tutaj po raz pierwszy, do subskrybowania kanału On Table. Klikając w dzwonek dostaniecie powiadomienie o każdym nowym materiale, a więc niczego nie przeoczycie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!